W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ukochany święty Jose, oddałeś swoje życie za Chrystusa. Oddałeś wszystko to, co najcenniejsze, to, co najpiękniejsze, co otrzymałeś od Boga, a On przyjął to jako cenny dar. W całym swym krótkim życiu obejmowałeś modlitwą bieżącą chwilę. Nie przeszłość ani przyszłość, lecz pełną miłości chwilę bieżącą. Chcemy, jak Ty, żyć tą chwilą, jakby miała być ostatnią. Cóż znaczy przeszłość i przyszłość wobec wieczności? Chcemy ufać Jezusowi do końca. Przecież On trzyma nas na swoim sercu i otworzył nam swoje ramiona, zanim my wyciągnęliśmy swoje do Niego. Cóż złego może nas spotkać? Chcemy oddać Mu nasze życie i zawierzyć do końca. Chcemy być szczęśliwi Jego siłą. Przecież da nam wszystko, jeśli Go poprosimy. Chcemy być tak jak Jose, maleńkim, ufnym dzieckiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech żyje Chrystus Król. Święty Jose, módl się za nami. Święci Janie Pawle II i Janie XXIII, módlcie się za nami.